Cześć. W dzisiejszym filmie chciałem razem z Wami odpakować urządzenie, które przyszło do mnie wczoraj, a dokładniej turbinkę wiatrową o mocy 800 W. Widziałem po komentarzach, że odnośnie takich lichych urządzeń jesteście bardzo sceptycznie nastawieni. Ja nie jestem w stanie na tę chwilę nic powiedzieć o tym sprzęcie. Natomiast mogę jak najbardziej pokazać Wam, jaka jest zawartość opakowania, co tam się w środku znajduje. A później w innym filmie pokażę Wam, jakie parametry uzyskuje to urządzenie. A więc zaczynajmy odpakowywać ten sprzęt. Od razu na wstępie filmu chciałbym podkreślić, że film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Kręcę ten materiał wideo po prostu z taką moją inicjatywą związaną z moim hobby, moją pasją odnośnie pozyskiwania energii z różnych źródeł. Jak doskonale wiecie, mam instalację fotowoltaiczną, dosyć sporą, 17,5 kWp, ale niestety fotowoltaika w tym okresie nie funkcjonuje najlepiej. Dużo chmur, mało słońca, krótki dzień i jak na razie ten dzień robi się coraz krótszy. Czekamy do 24 czy 25 grudnia. Nie wiem, kiedy dokładnie jest przesilenie zimowe. Gdzieś pod koniec grudnia właśnie i dzień zacznie robić się coraz dłuższy, więc tego słońca będzie coraz więcej. A tymczasem ja próbuję trochę zdywersyfikować źródła energii i właśnie w tym celu testowo zamówiłem taką turbinkę za nieduże pieniądze na naszym polskim znanym portalu aukcyjnym. W opisie filmu umieszczę link do tego urządzenia. Może kupicie je za 591 zł, 96 groszy, tak jak i ja. Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, ochotę, uważam, że są to duże, małe pieniądze. Myślę, że małe, jak za takie urządzenie. Niby urządzenie ma tutaj 1,5 metra średnicy koło, jeżeli chodzi o średnicę koła łopat. 800 W ma mocy, watów, 800 W ma mocy wygenerować. Ja do końca w to oczywiście nie wierzę, ale zobaczymy. A i turbinka jest 12-woltowa. Dobrze, zacznijmy rozpakowywać urządzenie. A więc pudło na stole, nożyk w ręku i otwieramy, co tam w środku jest. Mamy jakieś jedno opakowanie. Łopaty. Tu jest jakiś element łączny do połączenia z masztem. Tak, mamy tutaj jeszcze instrukcję chyba urządzenia, ale jest dobrze instrukcja dociśnięta. Ok, jest instrukcja tego urządzenia oraz samo. Wow, trochę waży, powiem szczerze. Nie jest to takie lekkie. Ok, jak widzicie, mamy również
samo urządzenie, samą turbinkę. Coś tu nam się kręci. Jak na razie do środka zaglądał nie będę. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Tu mamy jakoś upakowany element połączenia turbinki z masztem. Nic więcej nie ma. Łopaty wykonane z jakiegoś tworzywa sztucznego. Nie znam się na wyprofilowaniu tych łopat. Wiatr pokaże, jak to urządzenie będzie działać. Mamy tutaj opis face side of wind. Także od tej strony montujemy do wiatru. Nie wiem, czy wy to będziecie mogli zobaczyć. Raczej chyba nie. Może odłożę to tu. Jest instrukcja obsługi. Co ciekawe, instrukcja obsługi opisana jako model FG300W. Cokolwiek by miało to oznaczać. Ale nie, widzę w instrukcji, że jest opisane to jako turbinka 800 W. Napięcie 12 V. Średnica rotora 1,5 metra. Start, od jakiego turbinka zaczyna pracę, to jest chodzi o prędkość wiatru 2,5 metra na sekundę. Rekomendowany, albo raczej taka prędkość wiatru, przy której uzyskujemy nominalną moc, to 12 metrów na sekundę. No zobaczymy. A jeżeli chodzi o wykonanie skrzydeł, to wykonane one są z jakiegoś wysoce wytrzymałego nylonu kompozytowego, czy tam kompozytu nylonowego. Dalej w instrukcji mamy pokazany sposób podłączenia. Za chwilę otworzymy jeszcze to pudełeczko. Zobaczymy, co tam jest. Jeżeli chodzi o instrukcję, to za dużo tutaj informacji nie mamy. Otwórzmy to opakowanie. Tutaj mamy taką osłonę do centralnego punktu rotora. Trochę śrub w zestawie z podkładkami, z nakrętkami oraz sam kontroler wiatrowy. Kontroler jest od 12 do 24 V baterii. Napięcie wybiera samodzielnie, a żeby osiągnął prąd do ładowania akumulatora 24-woltowego, potrzebujemy 12-woltowej turbinki według specyfikacji. Ja nie wiem, czy ten kontroler będę wykorzystywał. Może na początku podłączę to i wykorzystam do ładowania tego, albo raczej do ładowania wykorzystam ten kontroler w parze z moim akumulatorem kwasowym, który mam z mojego samochodu. Instrukcja nie za bogata, tak jak i sam kontroler.
nie jest on za duży. Wszystko wyraźnie opisane, jak podłączyć baterię, jak podłączyć turbinkę. I jeszcze mamy tutaj jakieś diodki odnośnie ładowania i przeładowania. Tak to wygląda. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co to będzie. No i co? Powiedzcie mi, jak wy myślicie, czy takie urządzenie ma prawo cokolwiek wyprodukować? Piszcie w komentarzu. Ja już widziałem po wcześniejszym moim shorcie, że jesteście bardzo sceptycznie nastawieni do takiego rozwiązania. Ja z racji tego, że znalazłem tą turbinkę za te niecałe 600 zł, zdecydowałem się ją zakupić, żeby zobaczyć, co to za urządzenie, jak to wygląda, jak jest zbudowane. Jestem ciekaw również opinii większej ilości osób odnośnie tego tematu. Może są wśród nas użytkownicy, którzy mają takie turbinki i działają im te turbinki. Tak jak mówię, piszcie w komentarzu. Przyniosłem sobie trochę tutaj narzędzi elektrycznych. Oskurowałem już tu na końcu, na wyprowadzeniach raczej przewodów, końcówki i sprawdzimy, jak zachowuje się turbinka po zwarciu wszystkich końców uzwojeń. Jak możecie teraz zaobserwować, rotor kręci się swobodnie. Nie mamy tutaj z tym żadnych problemów. Teraz za pomocą takiej szybko złączki połączymy ze sobą wszystkie zakończenia. Zobaczymy, co się zadzieje tutaj. To będzie nasz taki pierwszy test. Jak widzicie, wszystkie uzwojenia zostały zwarte. Może ja się do was tutaj troszkę przysunę. O, dobra, dobrze. O, jak widzicie, wszystkie uzwojenia zostały zwarte za pomocą szybko złączki. I patrzcie, co się dzieje teraz. Nie ma już możliwości, żeby tak łatwo zakręcić. Także jakaś siła elektromotoryczna jest generowana w tej prądnicy, w tym generatorze. Nie wiem, czy to jest prądnica, czy to jest jakiś inny rodzaj generatora, alternator, cokolwiek innego. Nie jestem znawcą tematu, ale myślę, że informacje różne na ten temat znajdę, jak będę tego potrzebował. W każdym bądź razie, jeszcze raz, jak widzicie, coś tu się dzieje. Trzeba trochę przyłożyć siły, a po rozłączeniu wszystkich zakończeń, jak widzicie, nie ma problemu. Poza tym tu maszt jest łożyskowany, bardzo fajnie to pracuje, także turbinka będzie się mogła swobodnie ustawiać do wiatru, w zależności od tego, z której strony będzie zawiewał. Śmigła, może zmierzymy śmigła, zobaczymy, jaką mają długość śmigiełka, a śmigiełka, moi mili, mają długość 71 cm od końca do końca, od punktu montażowego troszeczkę mniej, ale tak, według tego parametru wychodzi nam, że średnica koła zataczanego przez śmigła będzie tu w granicach 1,5 metra, także wszystko nam się zgadza. Czy to jest duża średnica śmigieł, czy to nie jest duża średnica śmigieł, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Na tę chwilę nigdy nie miałem styczności z wiatrakami,
dopiero zaczynam tą zabawę. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie tu u siebie za moją stodołą. Prawdopodobnie będzie zamontowany ten wiatrak, dlatego że pole jest tam bardzo duże do pozyskania wiatru, ponieważ jest tam bardzo duża otwarta przestrzeń, co zobaczycie w kolejnych filmach. Być może testowo, jak na razie, zamontuję turbinkę wiatrową w takim przesmyku, który się znajduje obok mojego warsztatu. Też jest tam bardzo fajne miejsce, gdyż zawsze tam lekki wiaterek powiewa, mimo że na przykład nie wieje. Ale to się dopiero okaże. Prawdopodobnie będę chciał jednak zamontować tą turbinę na otwartej przestrzeni, gdzie ten wiatr jest o wiele lepszy. Jak będę eksportował, czy tam importował, nie no, eksportował energię z turbiny do warsztatu tutaj, żeby podładować akumulator, bo nie będę go trzymał przy samej turbinie. Tego jeszcze nie wiem. Do tego będę próbował dochodzić. Mam jeden pomysł, jednak nie zdradzę Wam go na razie teraz, bo byłoby zbyt prosto. To dopiero będzie w kolejnych filmach pokazywane odnośnie takiego rozwiązania wiatrowego. Za chwilę ustawię tutaj ten sprzęt, podłączę wkrętarkę i sprawdzimy, jaka moc indukuje się na wyjściach, czy tu nam będzie w stanie turbina wytworzyć jakieś napięcie.